Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, redaktor Sławomir Ziembiński, zwany Czerwonym Korsarzem. Jesteśmy tutaj w jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Tutaj stoi taki katamaran sportowy. No, szykują się w rejs, no bo teraz to trzeba tylko wykonywać, nie manewry na wodzie, tylko manewry przy nabrzeżu, żeby przygotować jednostkę pływającą do rejsów, no bo może kiedyś w końcu dadzą nam popłynąć, jak pan panie żeglarz myślisz? Popłyniemy? Może kiedyś dadzą. Te koronawirusy nas, kurde, tutaj uziemiły w portach. I tutaj mamy wszystkie jachty, w większości stoją na lądzie, no o tej porze to zawsze ruch. Proszę państwa, już jest sezon, kwiecień, więc wszyscy, prawda, o tej porze to już powinni szykować jednostki na wodzie. Nie widać, żeby cokolwiek robiono. Jest, prawda, Patagonia tam stoi na wodzie, Fany też stoi, ale większość tutaj jednostek cały czas na lądzie są. O, Dunaj jest piękny, drewniany. Gdynia, port, to jest Dunajec taki drewniany. No trzeba było tutaj trochę pomalować, przygotować do pływania, a tu się nic nie dzieje, nikt nic nie robi, prawda? Niestety ten koronawirus nie pozwala, tylko mogą tutaj firmy pracować, które mają siedzibę tutaj na terenie, więc oni tutaj, prawda, tylko oni pracują. A tak to raczej nie widać nikogo, pusto. Żeglarze nie szykują łódek. O, rzeszowiak stoi tam. Coś tam patrzy, no coś tam jednak się coś dzieje. Ktoś coś robi. No w końcu trzeba kiedyś wypłynąć. Kiedyś by trzeba wypłynąć, nie? Piowity hik. Różne takie ładne jednostki, no są zakapturzone, co niektóre na zimę. A zimy nie było tego roku. Arsent, Assert, Odyssea, Sun. No ładne łódki mamy. Tutaj jest stocznia. Tutaj się buduje łódki też. No tak to wygląda tutaj. Ale wszystko w większości jest na lądzie. Do pływania to nie ma dużo. Zresztą nie wolno pływać przecież. No. Władze zabroniły. Sprzedam. O, można sobie kupić. Młana, ładna. Tu jest jeszcze też jakaś ładna odmalowana. O, już odmalowana. Duża jednostka, dwumasztowa. Nie wiadomo. No, może kiedyś popłynie. Tutaj rozę, baton. Kahir. O, szprota tam jest i tutaj pełno łódek jeszcze mamy. Szprota. No, także pozdrawiam z jachtklubu Stoczni Gdańskiej. No i życzę wszystkim żeglarzom, żeby w końcu popłynęli. Zdrowych, wesołych świąt i nie dajcie się koronawirusowi. Bo na wodę trzeba będzie popłynąć i na morza i oceany świata. Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa. O, dron poleciał. Zobacz tego drona. Jakiś szaleje dron. No dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.